Cześć! Strasznie długo nie nagrywałam takiego filmu, w którym siedzę i coś do was mówię i powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy się do tego zabieram, to mam jakąś taką lekką konsternację w głowie. Ulubieńcy, mam jakieś kilka tam rzeczy, które mogę wam pokazać. Niektóre bardzo ciekawe moim zdaniem. I tak, zacznę może od rzeczy, która mnie najbardziej zaskoczyła, i że jest ona moim ulubionym produktem. I to jest mój krem do ciała, który sobie zrobiłam ostatnio, właściwie takie masło do ciała, które sobie zrobiłam po tym, jak zaliczyłam tego walentynkowego fejla totalnego. I takie, no, mieszane miałam uczucie do tego produktu. Wydawało mi się, że on będzie, no, tak po prawdzie wykorzystaniem tego, co mi tam się stało. Ale on jest genialny. W ogóle wyszła mi taka konsystencja. Popatrzcie na to. Widzicie to? To jest po prostu jak masło, zupełnie jak masło, ale przy kontakcie ze skórą, przepraszam, z wyższą temperaturą trochę on się od razu rozpuszcza i rozpływa się zupełnie jak balsam do ciała. Jest naprawdę genialny i no, zużyłam już go połowę i zrobię na pewno drugi dokładnie w tych samych proporcjach. Muszę obejrzeć sobie tamten film i żeby się gdzieś tam nie pomylić, żeby wyszło mi właśnie dokładnie coś takiego, bo jeśli myślę o maśle do ciała, to właśnie taką ono powinno mieć konsystencję. Bardzo jestem z niego zadowolona i cieszę się, że przynajmniej to nie było marnotrawstwo. Dobra, co mamy tam dalej? Może dalej jeszcze dokończę tą, jak już od pielęgnacji zaczęłam, to dokończę ten temat. Mam jeszcze hipoalergiczny peeling do biustu i dekoltu z Pattern Lab. Nie będę go otwierać i wam pokazywać, jaką to ma konsystencję, bo wystarczy lekko uchylić wierzchu i to od razu cieknie tak jak woda. Bardzo, bardzo płynny jest ten produkt, ale mi bardzo przypadł do gustu. Jeżeli ktoś nie lubi, jak mu się tam przez palce przelewa, albo w ogóle jeżeli jest takie bardzo płynne, to na pewno nie będzie zadowolony. Ja bardzo lubię ten produkt. On ma super takie bardzo, 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 bardzo malutkie drobinki. Ja go używam do peelingu całego ciała tak naprawdę. Zwłaszcza teraz, jak mam skórę wysuszoną. Ja w ogóle wyglądam jak rodzynka popękana. Wszystko mam wysuszone okrutnie. Dlatego też się porywam na takie bardzo tłuste produkty do ciała. On tu zawiera rumianek, hibiskus, lukrecję i bambus. I naprawdę jest bardzo fajny. Nie spodziewałam się, że będzie takie przyjemne uczucie zostawiał na skórze, bo często po peelingach moja skóra jest owszem gładka, ale trochę napięta, a potem nie jest w ogóle, nie ma takiego nieprzyjemnego uczucia, więc polecam, jak ktoś jest zainteresowany, to na pewno mu się spodoba. I jeszcze z rzeczy takich, które są niespodziewane i prawie nigdy u mnie się nie pojawiają, czyli z produktów do włosów. Moi drodzy, tak naprawdę to jest mój ulubieniec już grudnia, stycznia i lutego, ale w styczniu jakoś nie wiem, czy został w łazience i nie zapomniałam przynieść, a w grudniu stwierdziłam, że za krótko go używam, żeby się podzielić tym. I to jest, moi drodzy, moja nowa suszarka, której nie wiem, czy będziecie ją widzieć. Mam nadzieję, że tak. Która jest genialna, bo ma dyfuzor. Ja bardzo, bardzo lubię dyfuzor. W ogóle tego typu włosy, które wyglądają jak moje normalnie po myciu. To jest ulubiony mój sposób noszenia fryzury. To jest suszarka z Remingtona, która całe szczęście trafiła do mnie, bo byłam bardzo, bardzo grzeczna w zeszłym roku i Mikołaj mi przyniósł pod choinkę. I można suszyć włosy zimnym powietrzem, co dla mnie jest bardzo ważne. Tutaj są jakieś tam jeszcze regulacje siły nadmuchu i tam temperatury. Właśnie ja najczęściej korzystam z tej opcji suszenie zimnym powietrzem. I jestem bardzo zadowolona, naprawdę. To jest jak do tej pory moja najlepsza suszarka i jest super fajna. I fajnie wygląda. I jeszcze mam tutaj 4 produkty do makijażu i wszystkie to są, no czy dwa to są takie, 3, przepraszam, to są takie moje odgrzebane rzeczy, których kiedyś tak nie do końca lubiłam, a teraz uwielbiam. A jedna to jest nowość i może od tej nowości zacznę. I to jest róż z Annabelle Minerals, wielka niespodzianka, w kolorze Honey. I to jest taki ciepły, no nie wiem, może zrobię wam zdjęcie i wrzucę na bloga. To jest taki bardzo, bardzo ciepły kolor, który wygląda praktycznie jak bronzer. Ja mam go teraz na policzkach i najbardziej lubię go za to, że on nie wygląda jak róż, tylko wtedy, kiedy się pomaluje twarz na taki bardzo gładki, w ogóle idealny obraz, o tak powiedzmy, gdzie są wszystkie jakieś tam niedoskonałości pozakrywane, to on pozwala przywrócić kontury twarzy, także nie wygląda się, ja przynajmniej nie wyglądam tak jak właśnie talerz zupełnie płaski. Bardzo przypadł mi do gustu, na tyle przypadł mi do gustu, że noszę go ze sobą codziennie w mojej takiej kosmetyczce, którą mam w torebce, żeby się pomalować tam w 5 minut w autobusie, czy jak dojdę do pracy. I szczerze mówiąc, to jest moja taka kapsułka, w której mam podstawowe rzeczy, które mi są potrzebne, żeby zrobić makijaż jakiś tam dzienny, codziennie inny, chociaż z tych samych rzeczy. Może wam kiedyś pokażę, co jest w środku. Czyli tak, to jest właśnie ten róż. Bardzo fajny. Zastanawiam się nad tym, czy on u mnie bardziej spełnia właśnie charakter bronzera czy różu, ale no na razie nakładam go tak jak róż. Okej, jedziemy dalej.
Następną rzeczą jest taki odgrzewany kotlet właśnie. I to jest rzecz, która jak ją na początku dostałam, to byłam załamana w ogóle tym produktem i stwierdziłam, że jest totalnie do bani. A mowa o kredce z Avonu, która się nazywa... Nie mam pojęcia jak, dlatego że już zostało jej tylko tyle. W każdym razie kolor jej, nazwa tego koloru to był Golden Copper. To jakieś tam było Arabian Gold, coś takie były kiedyś. Nie wiem, czy to jeszcze dalej jest, bo ja już nie kupuję tych kosmetyków. W każdym razie tą dostałam w prezencie i kiedy ją otworzyłam, to ona w ogóle była taka jak roztopione masło. Cała się rozmazywała, w ogóle się nie trzymała na powiece. No, nie miałam serca nawet jej używać. Gdzieś tam zostawiłam ją w którejś torebce i leżała w tej torebce jakiś długi, długi czas. Później ją przełożyłam do kuferka z kosmetykami, ale dalej jakoś nie odpowiadała mi. Czasami je używałam do ust, jakieś tam robiłam cuda z nią, ale no w końcu stwierdziłam, że ono po prostu się nie nadaje. I teraz, jak ona ma już chyba z 2 lata, naprawdę strasznie długo, u mnie tak długo, aż kosmetyki nie wytrzymują, po tych 2 latach, jak ona mi wyschła, tak naprawdę mi wyschła, to jest moja najlepsza baza pod cienie teraz. Ona ma w ogóle bardzo ładny kolor. Teraz też, nie widać to mam nadzieję, tutaj. Ona ma piękny kolor takiego starego złota i ona mi się tak długo utrzymuje na powiece. Nakładam ją na jedną i na drugą powiekę. Na jedną i na drugą powiekę. Nakładam ją na powieki, delikatnie wklepuję palcem i taka cieniutka, cieniutka warstwa, na którą nakładam zwykłe takie pudrowe cienie. Fantastycznie mi się to trzyma. Naprawdę 8-10 godzin i nie zbieram się w załamaniu w ogóle nic. Ale mówię, ona 2 lata musiała wysychać, żeby się nadawała do takiego celu. I jak już ją nałożę, to na praktycznie, no teraz jeszcze można, ale jak ona troszeczkę poleży na powiece, to praktycznie się nie rusza w ogóle, także jestem bardzo zadowolona z tego produktu. O dziwo, teraz już zbliżam się do końca, to dopiero zaczęło mi się podobać. Drugim takim kotletem odgrzewanym jest mój liner z Inglota w płynie, który ma taki kolor, ja wiem, to jest taki bardzo, bardzo ciemny fiolet. Ja miałam z nim taki moment, że byłam w ogóle zakochana i fantastycznie mi się pracowało z tym produktem. Jakoś potem go gdzieś odstawiłam i już został. I wiecie co, on wygląda praktycznie jakby był czarny, ale jak się przyjrzy z bliska, to on ma taki piękny, ciemnofioletowy kolor i przede wszystkim się świetnie zmywa. Ja mam ostatnio problemy ze zmywaniem wodoodpornego makijażu. Strasznie dużo czasu mi to zajmuje, a ostatnio mój czas się robi bardzo cenny. I teraz... Mam też chyba, nie wiem, ja generalnie robię tak, że jak już wymyślam sobie jakiś makijaż, to maluję się raz albo 2 razy i później wracam tam do czegoś innego albo codziennie zmieniam zdanie. A tym linerem właśnie robiłam sobie podwójną kreskę, taką jaskółeczkę do góry przez chyba, nie wiem, połowę dni w lutym albo więcej nawet. Myślę, że prawie cały luty tak chodziłam. Także tutaj mój wielki faworyt tego miesiąca. Ale od razu ja wspomnę o tym, że te linery, one mają różne końcówki. Niektóre mają taki jakby cienki, gąbkowy aplikator, który w moim mniemaniu jest dramatyczny i w ogóle jest okropny. Chociaż wiem, że wiele osób uwielbia ten rodzaj końcówki, ale do mnie totalnie to nie dociera. Ten ma taki pędzelek cieniutki, taki jak normalny do malowania linerem, więc ten jest moim tutaj wielkim faworytem. I kto nam tam jeszcze został? No i ostatnia rzecz właściwie już mi została. Też taki właśnie, taka staroć. Wiecie, ile ja szukałam tej palety? To jest moja paleta pomadek z Inglota, które kosztowały chyba dychę za sztukę, którą ja włożyłam kiedyś do torebki w może zeszłym roku, w wakacje to było, albo jeszcze trochę wcześniej i zapomniałam o niej zupełnie i szukałam tych kolorów, w końcu stwierdziłam, że gdzieś ją zostawiłam, nie wiem, czy w hotelu, czy gdzie i że nigdy już jej nie znajdę i nie będę jej miała i ostatnio torebka mi spadła na podłogę, to się wysypało z bocznej kieszonki i tak się ucieszyłam i znalazłam mój ulubiony kolor. To jest pomadka z Inglota, której koloru w tej chwili wam nie powiem, bo nie mogę tego wyciągnąć, ale napiszę wam na blogu albo tutaj na dole gdzieś w opisie filmu. Fantastyczny jest ten kolor, uwielbiam go. Ja w ogóle takie bardzo, bardzo ciemne, fioletowe kolory, to jest moja bajka zupełnie. Ja najczęściej ją nakładam na dzień tak jak mam teraz, że po prostu wklepuję odrobinę palcem, żeby to nie było aż takie mocne, ale tak po prawdzie to największą przyjemność mi sprawia malowanie ust właśnie w takim kolorem, tak jak tutaj ona wygląda w tym opakowaniu. W ogóle zobaczcie na ten pigment. I takie usta, właśnie w takim kolorze usta, to jest totalnie coś, co ja najbardziej lubię. I nakładam ją właśnie w taki mocny sposób, tak jak teraz, że mam troszeczkę podkreślone brwi i prawie w ogóle nie mam pomalowanych oczu. Tutaj nie mam w ogóle cienia, tylko to jest moje naturalne przebarwienie, które mam od dzieciństwa. No i to byłoby na tyle. No, pomadki są super. Wiem, że one wielu osobom wysuszają usta. W moim przypadku to się nie dzieje. No nie wiem, może dlatego, że ja często używam peelingów i nakładam
balsamy do ust. W ogóle balsamów do ust to też używam chyba z 50 tysięcy rodzajów, żeby zawsze mieć gładkie usta, jak używam takich mocnych kolorów. O, radę mogę wam jedną dać. Jak używacie ciemnych kolorów, albo czerwonych, albo różowych na ustach, takich bardzo wyraźnych, to tutaj w okolicy nosa sobie pozakrywajcie przebarwienia, bo to wygląda bardzo nieładnie, jak ktoś jest taki zaczerwieniony tutaj i z czerwonymi ustami wygląda jeszcze, jakby był chory. Przynajmniej mi się tak wydaje. Dobra, no to byłoby na tyle. Tak się rozglądam, czy coś tu jeszcze koło mnie leży, ale chyba nic więcej nie mamy ciekawego. Mam nowe tło, a tak naprawdę to wcale nie jest tło, ale to jest nasz sekret, mój rączki, nie powiem wam, co to jest. Dobra, życzę wam wszystkim cudownego tygodnia i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. Na razie!